Piotr Sochacki, trener GKS Iskra Szydłowo. Kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu naszego zespołu. Mówię naszego, no bo też się tutaj jakby identyfikuję z tym zespołem. Co powiesz? 4-1 to robi wrażenie, tym bardziej, że przyjechał do nas zespół, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Niedawno uzyskali awans do trzeciej ligi i cały, jak sprawdzałem, wszystkie sezony są w czubie tabeli. No tak, jak najbardziej. Chciałbym pogratulować chłopakom, bo zostawili mnóstwo zdrowia w tym meczu. Myślę, że w końcówce zespół przeciwny nas przycisnął. No też między innymi dlatego, że po prostu strasznie dużo zdrowia zawodnicy w ten mecz włożyli. Wielkie gratulacje dla nich. Zagraliśmy tak naprawdę, uważam, w pierwszej połowie w 100% tak jak mieliśmy zagrać. Naprawdę konsekwencja w grze. Sytuacje, które sobie stwarzaliśmy, rzut karny, którego nie strzeliliśmy, a zespół przeciwny, mimo tak dobrych zawodników, nie stworzył w pierwszej połowie praktycznie żadnej sytuacji bramkowej. Także naprawdę pierwsza połowa, bardzo, bardzo dobry okres meczu. Natomiast no, powiem szczerze, takie piorunujące pierwsze 15 minut drugiej połowy, gdzie strzelamy 3 bramki. Położyliśmy, w cudzysłowie oczywiście, na łopatki zespół Gołuchowa, ale trzeba podkreślić, że też duży szacunek dla nich, bo się nie załamali i walczyli w końcówce meczu. Takie dobre 15-20 minut, oni przeważali i walczyli o korzystny rezultat. Także no doskonale wiedzieliśmy, że zespół od lat ze ścisłej czołówki, nie jesteśmy faworytem, ale już nieraz pokazywaliśmy, że lubimy takie mecze rozgrywać i tanio skóry nie sprzedamy. Sam zahaczyłeś i powiedziałeś o rzucie karnym niewykorzystanym przy wyniku 0-0. Pytanie jest takie, bo kibice tutaj pytali, czemu karnego nie strzela napastnik, tylko podchodzi do karnego obrońca, chociaż trzeba przyznać, że Łukasz zawsze strzelał karne. Teraz go pytałem, co się stało, że zmienił i strzelał inaczej niż zawsze. Strzelał zawsze pewnie, teraz zmienił. Sam nie wie, dlaczego zmienił. Czemu u nas tak jest? Król Szelców nie strzela poprzedniego sezonu, Mateusz Górny. Ciągle kto inny i mamy problem, żeby te karne strzelać. Dobrze, że dzisiaj taki wynik, ale... No ale po części już pan sobie sam odpowiedział na to pytanie. Czemu Łukasz Kończyński strzelał tego karnego? No bo strzelał w poprzednich sezonach bezbłędnie, to dlaczego ma nie strzelać? Nie znam przepisu mówiącego o tym, że napastnik ma strzelać rzuty karne. Mamy wyznaczonych czterech zawodników w danym meczu. Między innymi Marcelo i Korea też byli wyznaczeni. Podszedł Łukasz, niestety się nie udało. Głowa do góry, no następnym razem strzeli pewnie 10 z rzędu i gramy dalej. Okej, okay. Słuchaj, taką Iskrę by się chciało oglądać. Właśnie tak jak powiedziałeś, że graliśmy od początku do końca pełnym zaangażowaniem, boisko ciężkie, bo po deszczu myślę, że ta forma powinna iść w górę, tym bardziej, że tak jak powiedziałem na początku, 3 ostatnie mecze bardzo dobre. Tak, 3 ostatnie mecze bardzo dobre, ale też nie zapominajmy, że mecz przegrany u nas z Nielbą Wągrowiec na przykład 0-3, po suchym wyniku można pomyśleć, że gładko przegraliśmy ten mecz, ale ja będę wracał myślami, bo mi żal punktów w tym spotkaniu. Ten mecz równie dobrze mogliśmy wygrać. Także no jesteśmy drużyną, tak jak było to w poprzednich sezonach, trochę nieobliczalną, która potrafi się postawić najlepszym w tej lidze, ale która, żeby wygrać mecz, musi się naprawdę nacharować i bardzo ciężko orać. Wtedy mamy szansę na sukces. Jak zapomniemy się na jakiś czas w trakcie gry, no to od razu mamy problemy. Także koncentracja, głowa do góry, walczymy o kolejne punkty. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pogratuluj chłopakom w szatni, bo naprawdę oddali dzisiaj dużo zdrowia, zostawili na boisku. Tak, naprawdę dzisiaj jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków. Naprawdę w mojej ocenie kawał dobrej piłki przez bardzo długi czas w tym meczu. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie.